Supa Strikers wygrywają z zespołem Samink. A gdybym miał wskazać najlepszego gracza Strikers w tym meczu, byłby to Tygrys. Ha, ha, dalej! Pokaż, co potrafisz, Tygrysie! Ale chyba nawet skrętnemu Tygrysowi nie uda się teraz przebić przez obronę Samink. Strzał Tygrysa! Ha! O! Gol! Jeszcze nigdy nie widziałam tak precyzyjnego strzału! Można by pomyśleć, że Tygrys ma w głowie elektroniczny celownik. I jaka by nie była ta tajna broń Tygrysa, mam nadzieję, że wykorzystają w następnym meczu z zespołem Hydra, który rozegrany zostanie na ich niesamowitym, pływającym stadionie. Czy urządzenia zostały sprawdzone? Tak. Jesteśmy już gotowi na przyjęcie naszych gości. Doskonale. W końcu uda nam się pokonać Supa Strikers. Zmienne szczęście. Dobrze, że to nie ja stałem dziś w bramce Samink. Tak, to dzięki mojemu talizmanowi. Wybitny sportowiec, a do tego jaki skromny. El Matador, mógłbyś się uczyć od Tygrysa. Jak to? Przecież wszyscy wiedzą, że w skromności nikt mi nie dorównuje. O nie! Znowu opowiesz nam tę historię? Hej, to nie żarty, Nord! Ten talizman został pobłogosławiony przez mistrza Zen setki lat temu. Dopóki będę go nosić, szczęście mnie nie opuści. Jacht Strikers już czeka. Jesteście gotowi, by wyruszyć na pływający stadion Hydry? Mam tu wszystko, czego mi potrzeba. Co? To same niezbędne rzeczy. Znakomity strzał, Tygrysie! El Atador M pomina przy... Rąsta Amelda? Czemu tak dziwnie mówisz, Shaker? To taki nasz tajny język z czasów dzieciństwa. To co on powiedział? Nic skawego cię. Kanapeczkę. Dziękuję. A czy mógłbym dostać ketchup? Nie wydaje mi się, przyjacielu. Jestem Jacques Cousteau, najlepszy kucharz w Europie. Nie zbezcześcisz moich kanapek. Bardzo proszę, tylko odrobinkę. Dziś są moje urodziny. Niech pan mu nie wierzy. Nie ma dziś urodzin. Racja, ale będę je miał już niedługo. No to dostanę ten ketchup. Prostak! Oddawaj moje kanapki. Nie jesteś ich wart. Aha. Chirurgiczna precyzja. Hej! Jesteśmy na miejscu! O, pływający stadion! Spójrzcie na to! Pokażę ci, jak to się robi. O, chyba coś złapałem. Czekaj, haczyk nawet nie jest w wodzie. Nie! Przepraszam. Czy urządzenia zostały ustawione? Skończyliśmy fazę testów. Wszystko gotowe.
Skoro talizman Strykes spoczywa na dnie oceanu, może nikt się niczego nie domyśli. Witamy państwa ze stadionu Hydry! Wygląda na to, że utrata talizmanu Tygrysa nie osłabiła graczy Strykes. Zmieńcie kąt nachylenia murawy. Chirurgiczna? Precyzja? Shaker podaje do Tygrysa. O, zbyt słaby strzał. Pośpieszyłam się z oceną sytuacji. Wiem, co cię trapi. Zapomnij o talizmanie. Nic nie rozumiesz. Ja jeszcze nigdy nie wygrałem bez niego. Strzał Tygrysa! O-o! Gol! Nie wydaje mi się, żeby Hydra grała dziś lepiej niż zwykle. To Super Strikers są bez formy. Myślę, że skrętny Tygrys dałby teraz wiele, by odzyskać swój talizman. Ha? Bez niego nie jest w stanie trafić w bramkę. Czy przypadkiem czegoś ci nie brakuje, Tygrysie? Niczego się nie domyślają. Świetnie. Po jutrzejszym meczu awansujemy w klasyfikacji generalnej Superligi. Raz, dwa, trzy! Wszystkiego najlepszego, Spędza! Chłopaki! Będę jutro na trybunach, by podziwiać waszą kolejną porażkę z Hydrą! O, przepraszam. Hej! Ten pierwszy mecz to była przecież tylko rozgrzewka! Jutro zwyciężymy! Wczoraj naprawdę czułem, że coś jest nie tak jak zwykle. Nagle przestało wychodzić, co? Tak jakby coś ciągle przeszkadzało. Racja. Straciliśmy to coś, chłopaki. To mój talizman. Mówiłem wam. Jest gorzej niż myślałem. On ma wpływ na cały zespół. Bez niego znów przegramy. Być może, ale żeby zyskać pewność, musimy odnaleźć talizman. Może szczęście do nas wróci. Stary, nie wysilaj się. Dzięki tym maskom możemy rozmawiać pod wodą. Znajdźmy talizman. Co za koleś? Hej, kto to powiedział? Ani śladu talizmanu. Hej, to tylko mała Barwena. To wcale nie jest Barwena. Właśnie, że tak. Nie, to walizka z talizmanem. Mój talizman! Za chwilę ci go przyniosę. Hej, jestem dokładnie pod stadionem Hydry. Co tu się dzieje? Po co tu tylu ochroniarzy? Z moim talizmanem na pewno wygramy. Zobaczymy, a teraz trzeba uciekać. I to szybko. Po co ten pośpiech? Widzisz? Wystarczy odpowiednio podrzucić orzeszek. Do diabła! Jadalne naboje obiadowe. Przecież na czymś takim można by zbić wielką fortunę. Nie najgorzej jak na młokosa takiego jak ty. Ciekaw jestem, jak poszło Shakerowi.
To ogrodzenie to nie tylko ochrona przed rekinami. Czuję, że chcą przed nami coś ukryć. Teraz musimy się skupić na innych sprawach, Shaker. Poza tym odnaleźliśmy mój talizman. Teraz na pewno wygramy. Nie jestem tego taki pewien. Znam to spojrzenie. Gdy dzieje się coś dziwnego, tylko detektyw Spenza może rozwiązać zagadkę. I tym razem nie jest inaczej. Musisz bardziej uważać na ich lewe skrzydło. Tygrysie! Jest! Widziałeś? Odzyskałem precyzję strzału. Ja i cały zespół. Wszystko dzięki tobie. Już czas pokazać to na boisku. Może wyjaśnisz mi jeszcze raz, po co tu jestem? Są moje urodziny, a nikt nie powinien spędzać urodzin samotnie. Tygrys odnalazł chyba swój talizman. A wraz z nim olimpijską formę. Widzisz? Dzięki temu talizmanowi znowu wszystko nam wychodzi. Nareszcie! Czuję, że wróciła mi moc. Strzał tygrysa! 5 stopni na południowy wschód. Czy tygrys odzyskał precyzję strzału? Wydaje się, że tak. Chyba jednak jeszcze trochę mu brakuje. Nadstrąga w sosie! To oszustwo! Trener Delacroix kontroluje nachylenie boiska. No jasne. Super Strikers nie mają szans. Nie będą w stanie strzelić bramki. Nie płyniemy chyba tam, gdzie mi się wydaje. Prosto w paszczę lwa? Na pływającym stadionie Hydry oglądamy dziś dziwne sceny. Obawiam się, że nawet talizman Tygrysa nie wystarczy Super Strikers, by zwyciężyć. Może twój talizman nadal jest zły, że wrzuciliśmy go niechcący do oceanu. Liquido przechodzi do ataku. Zmieńcie kąt nachylenia. Co za gol! Z talizmanem czy bez, ekipa Super Strikers jest w cieniu zawodników Hydry. Ciągle brakuje im tych kilku centymetrów. Natychmiast wyrównać poziom. Gol! Okręt Strikers nabiera coraz więcej wody. Hydra prowadzi już 2-0. Zawiadom jakoś Shakera. Ja postaram się pokrzyżować im plany. Ojczyzna jest z ciebie dumna, młody człowieku. Coś mi tu nie gra i nie ma to związku z talizmanem Tygrysa. Masz rację, Shaker. Od kiedy mam talizman, czuję, że coś jest nie w porządku. A moim zdaniem winne jest to boisko. To na pewno ono utrudnia nam grę. Czyżby ktoś miał wobec nas złe zamiary? Kapitanie, powiedz, co mamy robić?
Nie zmieniamy taktyki. Będziemy grać tak samo jak dotychczas. Raz, dwa, trzy... Super Strikers! Dzień dobry. Mamy specjalnego gościa. Twierdzi, że dziś są jego urodziny i chciałby pozdrowić swojego najlepszego przyjaciela. Kershej! Shaker? Miają z mietką chylenia na iska bo! Zmieniają kąt nachylenia boiska? Ha? I tylko dlatego? Nie ja, Adu się wam fić krakrym. Nie udaje wam się trafić w bramkę. Powodzenia, stary! Aha! Egid! Jesteście wspaniali! Cóż, przyznam, że nic z tego nie zrozumiałem, ale mam nadzieję, że wy mieliście więcej szczęścia. Więc to paskudne oszustwo. To podłe! I nie fair! Stary, zapomnij o talizmanie. Tak, trenerze Delacroix. 7 stopni na północny wschód. Mam ich! To tu zmieniają nachylenie boiska. Muszę ich szybko powstrzymać. Gdzie twój identyfikator? Ekipa Super Strikers walczy o zwycięstwo. Gracze Hydry przy piłce. Czy uda się ich w końcu zatrzymać? Mów, kim jesteś, człowieczku? Nie piznę ani słowa! Ja wiem, kim on jest! To najsławniejszy kucharz w Europie! Młody człowieku! Ten obrzydliwy napój może się nam do czegoś przydać! To ostatni mecz, w którym oszukujesz, Delacroix! Równowaga. Stadion przestał się ruszać. Powiedz wszystkim, możemy już grać normalnie. Ten talizman rzeczywiście przynosi szczęście. Zaraz się przekonamy. Wszyscy zastanawiamy się teraz, czy Super Strikers jeszcze zdołają się podnieść. Gol! Ho! Prosto w okienko! Co? Słyszycie mnie? Odbiór! Świetnie, ale by wygrać, Strikers muszą jeszcze strzelić 2 gole. Gol! Gol! Niesamowite, Tygrys gra jak natchniony! Brawo, Tygrysie! Tak! To dzięki tobie wygraliśmy, Tygrysie! To zasługa Spenzy! A tak właściwie to gdzie on się podziewa? To do ciebie. Halo? Shaker! Wygraliśmy i to dzięki tobie! No a gdzie jesteś? Chcemy ci podziękować. Wiesz co? To są najlepsze urodziny w całym moim życiu!